Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Niech A jest równe minus 2, B jest równe 3, wartość wyrażenia A do potęgi B, odjąć B do potęgi A jest równe. No to podstawiamy sobie, czyli mamy A do potęgi B, czyli mamy minus 2 do potęgi B, czyli do potęgi trzeciej, odjąć B do A, czyli będzie 3 do potęgi minus drugiej. Co otrzymamy? Minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8, bo minus 2 razy minus 2 razy minus 2 daje minus 8. Odjąć 3 do minus drugiej to jest 1 przez 3 do potęgi drugiej. Czyli mamy minus 8, odjąć 1 dziewiątą. Czyli mamy minus 8 i 1 dziewiątą. Zamieniamy to na ułamek niewłaściwy, czyli minus 8 razy 9 to jest minus 72 plus 1 minus 73 dziewiąte. Jeszcze raz, skąd wzięliśmy minus 73? 8 razy 9 to jest 72. Plus 1 to jest 73, no i minus mieliśmy z przodu, dlatego mamy minus 73 dziewiąte, odpowiedź C. Liczba 9 do potęgi 9 razy 81 do potęgi drugiej jest równa. I tutaj zobaczmy, w odpowiedziach mamy albo 81, albo 9. Ja proponuję to zamienić na początku do dziewiątek, czyli mamy 9 do 9 przepisałem, razy 81 to jest 9 do kwadratu, i do potęgi drugiej. Czyli mamy 9 do 9 razy tutaj 9 do drugiej i do drugiej. Mnożymy te liczby, czyli to jest 9 do czwartej. Jak mnożymy liczby o tej samej podstawie, dodajemy wykładniki, czyli mamy 9 do potęgi 9 plus 4, czyli do potęgi 13. Odpowiedź C. Wartość wyrażenia logarytm przy podstawie 4 z 8 dodać 5 logarytmu przy podstawie 4 z 2 jest równa. W tym zadaniu proponuję wykonać działania na logarytmach. Na początku liczbę 5 przenieśmy tutaj do potęgi, czyli mamy logarytm o podstawie 4 z 8 dodać logarytm o podstawie 4 z 2 do potęgi 5. Teraz dodawanie logarytmów przechodzi w mnożenie liczb logarytmowanych, czyli mamy logarytm przy podstawie 4 z 8 razy 2 do 5, czyli mamy logarytm przy podstawie 4 z 8, 8 razy 2 do 5, czyli 8 razy 32, bo 2 do 5 daje 32, czyli mamy logarytm w podstawie 4 z 8 razy 32 to jest 256. No i teraz pytanie, ile to jest? Z definicji logarytmu wiemy, że 4 do potęgi x musi dać nam 256, zapiszmy, czyli 4 do potęgi x daje nam 256, a 256 to jest 16 razy 16, czyli 16 do kwadratu i to jest też 16, czyli 4 do kwadratu i do kwadratu, czyli 4 do potęgi czwartej. Czyli 4 do potęgi x to jest 4 do potęgi czwartej, czyli 1x to 4. Nasz x jest liczbą 4. Odpowiedź B. Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła. No i pytanie, o ile? Weźmy sobie taki przykład. Niech będzie jedno koło o promieniu 1, a drugie koło o promieniu o 30% większym, czyli o promieniu długości 1,3. Pole pierwszego koła, no to ze wzoru na pole koła, to jest pi razy promień do kwadratu, czyli u nas pi razy 1 do kwadratu, czyli po prostu pi.
A pole drugiego koła, no to mamy tutaj pi razy drugi promień do kwadratu, czyli 1,3 do kwadratu, czyli to jest pi razy 1,69, czyli 1,69 pi. Tu mamy do porównania pi i 1,69 pi. To o ile procent jest większe 1,60 pi od pi? No o 69%. Czyli odpowiedź o więcej niż 60%, odpowiedź D. Liczba 2 pierwiastki z 7 odjąć 5 do kwadratu razy 2 pierwiastki z 7 dodać 5 do kwadratu jest równa. Co tutaj robimy? Musimy znać takie prawo działań, że a do kwadratu razy b do kwadratu można zapisać jako a razy b do kwadratu. Tutaj mamy tak jakby nasze a do kwadratu, tutaj mamy tak jakby nasze b do kwadratu. My to zwiniemy do zapisu, że to będzie 2 pierwiastki z 7 odjąć 5 razy 2 pierwiastki z 7 dodać 5. To wszystko weźmiemy sobie do kwadratu z tego wzorku. No i co nam to daje? A to daje nam tyle, że zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Zobaczmy, mamy tak jakby powiedzmy x minus y razy x plus y, czyli drugi wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b daje nam a kwadrat minus b kwadrat, czyli u nas co będziemy mieli? 2 pierwiastki z 7 do kwadratu, czyli jakby x kwadrat u nas minus y kwadrat i to wszystko do kwadratu, czyli będziemy mieli 2 pierwiastki z 7 do kwadratu, to jest 4 razy 7, czyli 28, odjąć 5 do kwadratu, czyli odjąć 25 i to wszystko do kwadratu. Czyli mamy 28 minus 25, to jest 3 do kwadratu, czyli 9, odpowiedź A. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek 11 mniejsze równo od 2x odjąć 7 mniejsze równo od 15. Proponuję to zadanie rozwiązać w następujący sposób. Musimy wyodrębnić tutaj x. Jak to zrobić? Dodajmy na początku stronami 7, czyli będziemy mieli 11 plus 7, czyli 18 mniejsze równe. Tutaj 2x minus 7 plus 7, 7 znika, zostaje nam 2x i mniejsze równe od 15 plus 7, czyli od 22. Dzielimy teraz stronami przez 2, czyli przez to, co stoi przy x, i mamy 9 mniejsze równe od x mniejsze równe od 11. Czyli x jest większe od, równe od 9 i mniejsze równe od 11. Jak to zaznaczyć? Zaznaczamy 9, większe równe to w prawą stronę, i 11, mniejsze równe to w lewą stronę. Część wspólna to jest ten obszar, czyli x należy od 9 do 11, czyli u nas to będzie odpowiedź D, od 9 do 11. Rozważmy treść następującego zadania. Obwód prostokąta o bokach długości A i B jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta. Który układ równań opisuje zależność między długościami boków tego prostokąta? Narysujmy sobie prostokąt o bokach A i B. No i teraz obwód. Co to jest obwód? Obwód to jest 2a plus 2b, czyli 2a plus 2b. Możemy wyłączyć ewentualnie dwójkę przed nawias, mamy a plus b. I ten obwód wynosi u nas 60. Poszukajmy, gdzie mamy taki zapis. 2a plus b 60 jest tutaj i 2 w nawiasie a plus b równa się 60 jest tutaj. Teraz druga zależność, że jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Czyli można zapisać, że a to jest b plus 10 na przykład, albo że b to jest a plus 10. Nie wiemy, które, do którego. Teraz poszukajmy. Zobaczmy, że a plus 10 równa się b, mamy tutaj, a tutaj mamy, że b równa się 10a, czyli że b jest 10 razy dłuższe. No to jest fałszywe, nie jest zgodne z treścią zadania. To odpada, czyli to jest prawidłowe, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź a. Rozwiązaniem równania x plus 1 przez x plus 2 równa się 3, gdzie x nie może być minus 2, jest liczba należąca do przedziału. Po pierwsze, skąd się wzięło to założenie? Ponieważ mianownik nie może być 0, czyli byśmy zapisali x plus 2 nie może być 0, czyli x nie może być minus 2. Stąd się wzięło założenie z zadania. Gdy mamy już założenie, możemy przejść do obliczeń. Czyli mamy x plus 1 przez x plus 2
równa się 3. To co możemy zrobić? Możemy teraz pomnożyć stronami przez to, co jest w mianowniku, czyli przez x plus 2. Co otrzymamy? Otrzymamy x plus 1, to się równa 3 razy x plus 2. Czyli mamy x plus 1 równa się 3 razy x, czyli 3x dodać 6. X na jedną stronę, liczby na drugą stronę, czyli 1 odjąć 6 to jest 3x odjąć x. Czyli minus 5 to jest 3x odjąć x, to są 2x. Dzielimy sobie przez 2 stronami, czyli minus 5 drugich to jest x, czyli x to minus 5 drugich. No i teraz pytanie, do którego przedziału wpada minus 5 drugich. Minus 5 drugich to jest minus 2 całe i 1 druga, minus 2,5. Zobaczmy, że minus 2,5 jest w przedziale od minus 5 do minus 2, odpowiedź D. Linę o długości 100 metrów rozcięto na 3 części, których długości pozostają w stosunku 3 do 4 do 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość. Czyli zobaczmy, mamy linę o długości 100 metrów i dzielimy ją na 3 części. Powiedzmy w takiej proporcji. Tutaj mamy 3x, tu mamy 4x, tu mamy 5x, gdyż taka jest proporcja między poszczególnymi odcinkami. 3 do 4 do 5 dostawiliśmy sobie tutaj x-y. No i zobaczmy, cała długość liny to jest 100 metrów. Czyli 100 metrów to jest suma tych x-ów, czyli 3x plus 4x plus 5x, czyli mamy tutaj 12x. Czyli 100 to się równa 12x, dzielimy przez 12, czyli 1x to jest 100 dwunastych, czyli to jest 8 całych i 4 dwunaste, czyli 8 i 1 trzecia, to jest 1x, a my szukamy, ile to jest 5x, czyli najdłuższy odcinek, czyli 5 razy 8 i 1 trzecia, 5 razy 8 to jest 40, dodać 5 razy 1 trzecia to jest 5 trzecich, czyli to jest w sumie 41 i 2 trzecie, odpowiedź A. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x to jest x kwadrat plus bx plus c. Współczynniki b i c spełniają następujące warunki. Musimy wiedzieć, że wyraz wolny, czyli c, to jest inaczej punkt przecięcia osi o y. U nas c, zobaczmy, jest tutaj, czyli c jest większe od zera, bo to jest dla dodatniego y, tak się dzieje. Czyli wiemy już, że c jest większe od zera, czyli tutaj mam c większe od zera i tu mam c większe od zera, czyli mam na razie dwie odpowiedzi, albo a, albo c. I teraz jak znaleźć b? Bezpośrednio takiej interpretacji b nie mamy, ale wiemy, że b znajduje się we wzorze na oś symetrii paraboli. Równanie osi symetrii paraboli to jest minus b przez 2a. No i u nas, zobaczmy, oś symetrii tutaj idzie, mniej więcej. Czyli zobaczmy, to jest x równa się jakiejś dodatniej liczbie. Tu jest coś dodatniego, tutaj na przykład niech będzie, nie wiem, 3. Czyli x jest jakąś dodatnią liczbą. Czyli my wiemy, że minus b przez 2a musi być większe od zera. Minus b przez 2a, ale a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1. Czyli minus b przez 2 razy 1 większe od zera. Czyli minus b przez 2 większe od zera, czyli minus b musi być większe od zera. Czyli b musi być mniejsze od zera, bo podzieliłem tutaj przez minus 1, dzieląc przez minus 1, zmieniam znak nierówności na przeciwny. Czyli b musi być ujemne i c musi być dodatnie. Taką odpowiedź mamy w odpowiedzi A. Dany jest ciąg arytmetyczny an, określony dla n większego równego od 1, o którym wiemy, że a1 równa się 2 i a2 równa się 9. Wtedy mamy znaleźć wyraz anty, znaczy wtedy an równa się 79 dla jakiego n. Tutaj skorzystamy ze wzoru ogólnego na an. An to jest a1 dodać w nawiasie n minus 1 różnic. I teraz zobaczmy, że a1 mamy podane, bo a1 to jest 2. Różnica wynika z kontekstu zadania. Zobaczmy, z a1 do a2 jaka jest odległość? Z 2 do 9 mamy 7 jednostek, czyli nasza różnica to jest 7. Czyli za różnicę możemy wstawić 7, no i za n możemy wstawić 79, czyli podstawiamy 79 to jest a1, czyli 2, dodać w nawiasie n minus 1 razy różnica, czyli razy 7. Jeszcze skąd ten wzorek? Ten wzorek jest w tablicy, to jest wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Podstawiamy i mamy 79 to się równa
2 dodać. N razy 7, czyli 7n minus 1 razy 7 minus 7. Liczby przerzucamy na lewą stronę. Mamy 79 odjąć 2 plus 7, bo zmieniłem znaki na przeciwne, przerzucając na drugą stronę i mam tutaj 7n. 79 odjąć 2 to jest 77 plus 7 to jest 84, to się równa 7n. Dzielimy przez 7 stronami, czyli 12 to jest n. Nasze n jest liczbą 12. Czy jest taka odpowiedź? Jest to odpowiedź C. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich, odpowiednio 81, 3x oraz 4. Stąd wynika, że... No i pytanie jest o x-a. Czyli co robimy? Własność ciągu geometrycznego, własność trzech kolejnych elementów wyglądała następująco. Jak mamy trzy kolejne elementy A, B oraz C, to zachodzi taka własność, że A razy C, pierwszy razy trzeci, daje środkowy do kwadratu, czyli B do kwadratu. Czyli u nas, zobaczmy, 81 razy 4 musi dać 3x do kwadratu. Czyli zapiszmy, 81 razy 4 daje nam 3x do kwadratu. 81 razy 4 to jest 324, to daje 3x do kwadratu, czyli 9x kwadrat. Dzielimy przez 9 stronami, 324 podzielić przez 9 to jest x kwadrat. Pierwiastkujemy, no i co będziemy mieli? Pierwiastek z 324 to jest 18, pierwiastek z 9 to jest 3 i to jest nasz x, czyli x to jest 18 trzecich, czyli 6 lub minus 6, bo pierwiastek z x kwadrat jest... Znaczy tutaj jakby równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, jedno dodatnie, drugie ujemne. My w odpowiedziach mamy tylko x równe 6 i też jest powiedziane, że są wyrazy dodatnie, dlatego minus 6 wykreślamy. Czyli x jest 6, czyli tutaj mam 3 razy 6, czyli 18. Kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość, że sinus alfa równa się 2 pierwiastki z 6 przez 7. Stąd wynika, że... No i pytanie jest o kosinusa. Tutaj można zastosować jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. To mamy w tablicy. I teraz wiemy, że kąt alfa jest ostry, czyli kosinus musi być dodatni, bo dla kąta ostrego wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie. Podstawiamy za sinusa 2 pierwiastki z 6 przez 7 w to miejsce, czyli mamy 2 pierwiastki z 6 przez 7 do kwadratu. Dodać kosinus kwadrat alfa daje nam 1, czyli kosinus kwadrat alfa to jest 1 minus, i teraz od razu podniosę, albo może zapiszę 2 pierwiastki z 6 przez 7 do kwadratu, czyli to jest 1 odjąć. 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 6 do kwadratu to 6, 7 do kwadratu to 49. Czyli mamy 1 minus 24 49, czyli to jest 49 49 minus 24 49, bo tutaj zamieniłem jedynkę na ułamek 49 przez 49. 49 odjąć 24 to jest 25 49, czyli kosinus kwadrat alfa to jest 25 49, pierwiastkujemy stronami, czyli kosinus alfa to jest 5 siódmych lub minus 5 siódmych, ale minus 5 siódmych wykreślamy, ponieważ wiemy, że kąt alfa jest ostry, czyli wartość funkcji musi być dodatnia. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B, kosinus równe 5 siódmych. Na okręgu środku w punkcie O leżą punkty A, B i C. Zobacz rysunek. Kąt ABC ma miarę 121 stopni, a kąt BOC ma miarę 40 stopni. Kąt AOB ma miarę. Szukamy kąta AOB, czyli tego tutaj oznaczonego jako alfa. Ok, czyli zobaczmy. Kąt ABC to 121 stopni, czyli ABC tutaj mamy 121 stopni. Teraz wiemy też, że kąt BOC ma 40 stopni. BOC, czyli tu mamy 40 stopni. Skoro tu jest 40 stopni, to tu musi być 70 i tu musi być odtąd dotąd też 70 stopni, ponieważ to jest trójkąt BOC jest trójkątem równoramiennym, bo OC i OB jest promieniem okręgu. Zatem te dwa kąty muszą być takie same, muszą mieć po 70 stopni. 70 plus 70, 140 plus 40 mamy 180, czyli suma kątów w trójkącie daje 180. Teraz zobaczmy, jeżeli tutaj mam 70 stopni, a cały ten kąt ma 121,
to na tę część tutaj przypadnie nam 51 stopni, prawda? Czyli 121 odjąć 70 daje 51 stopni. Jeżeli tu jest 51 stopni, to i tu muszę mieć 51 stopni, bo tutaj znowu mamy trójkąt równoramienny. 51 plus 51 to jest 102, czyli tu muszę mieć 78 stopni, żeby się zsumowało do 180 stopni, czyli odpowiedź D. W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DE jest równoległy do boku AB, ponadto AE równa się DE równa się 4 i AB równa się 6, tak jak na rysunku. Odcinek CE ma długość. Mamy znaleźć odcinek CE, czyli odtąd dotąd. Oznaczmy ten odcinek poprzez X. Zauważmy, że trójkąt CED jest podobny do trójkąta CAB. Z cechy kąt. Tu mamy wspólny kąt alfa. Tutaj będzie jakieś beta i tutaj będzie beta odpowiadające. Tutaj będzie jakaś tam gamma i tutaj będzie gamma odpowiadająca. Czyli cecha kąt. Podobieństwa trójkątów. Zatem zobaczmy. Odcinek x do 4 to do tego będzie jak x plus ten odcinek 4, czyli jako x plus 4, czyli cały ten odcinek do 6. Mnożymy na krzyż, czyli to razy to, czyli 6x daje nam 4 razy x plus 4, czyli 6x to jest 4x plus 16x na lewą stronę. Czyli 6x odjąć 4x to jest 16, czyli 2x to jest 16, podzielić przez 2x to jest 16 drugich, czyli 8x to 8. Czy jest taka odpowiedź? Jest. Jest to odpowiedź C. Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe 6 pierwiastków z 3. Bok tego trójkąta ma długość. Zobaczmy. Wzór na pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4, gdzie a oznacza długość boku. I u nas to a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 to jest inaczej 6 pierwiastków z 3. Dzielimy przez pierwiastek z 3 stronami, mamy a kwadrat przez 4 to jest 6. Mnożymy razy 4, czyli razy mianownik, czyli mamy a kwadrat to jest 6 razy 4, czyli 24. Nasze a kwadrat to 24. Pierwiastkujemy stronami, czyli a jest pierwiastkiem z 24 lub minus pierwiastkiem z 24, ale bok nie może być ujemny. A pierwiastek z 24 to jest pierwiastek inaczej z 4 razy 6. Pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z 6 to pierwiastek z 6, czyli bok A ma długość 2, pierwiastki z 6, odpowiedź C. Punkty B i C są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe. Zobaczmy wzór na pole kwadratu. To jest a kwadrat, czyli długość boku do kwadratu. Czyli tak naprawdę my musimy znaleźć odległość z B do C, bo ta odległość to będzie nasz bok kwadratu. Czyli co? Wzór na długość odcinka. U nas odcinek A będziemy liczyli, czyli poszukujemy tak naprawdę BC. Czyli to jest pierwiastek. I jak to liczyliśmy? Od minus dwójki odejmujemy piątkę i do kwadratu, czyli minus 2 odjąć 5 do kwadratu, dodać 4 odjąć 1 minus 1 do kwadratu, czyli wychodzi nam minus 2 odjąć 5 to jest minus 7 do kwadratu, czyli 49, dodać 4 odjąć 1, czyli 3 do kwadratu to jest 9, czyli mamy pierwiastek z 58. Nasze a to jest pierwiastek z 58, czyli a kwadrat to jest pierwiastek z 58 do kwadratu, czyli 58. Odpowiedź C. Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD. Kąt nachylenia krawędzi bocznej SA ostrosłupa do płaszczyzny podstawy ABCD to. Chodzi u nas na rysunku o ten kąt. No i teraz zobaczmy, które oznaczenie by pasowało. Na przykład SAO mogłoby pasować albo OAS. SAO albo OAS. SAO jest odpowiedzi A. SAO to jest nasz poszukiwany kąt nachylenia krawędzi bocznej SA do płaszczyzny podstawy, czyli do odcinka AO. Odpowiedź A. Kręgosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego kręgosłupa jest równa. Zobaczmy, skoro ma 14 wierzchołków, to znaczy, że ma 7
w podstawie dolnej wierzchołków i 7 w podstawie górnej, czyli mamy siedmiokąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no i powiedzmy 7. Siedmiokąt w podstawie dolnej i taki sam siedmiokąt w podstawie górnej. Rysunek nie jest idealny, ale pełni funkcję pomocniczą. No i teraz zobaczmy, jaka jest liczba wszystkich krawędzi tego praniastosłupa. Mamy 7 krawędzi w podstawie dolnej, 7 krawędzi w podstawie głównej i 7 krawędzi bocznych, czyli 3 razy 7, czyli 21, czyli odpowiedź B. Generalnie liczba krawędzi w graniastosłupie to są 3 drugie razy liczba jego wierzchołków, czyli jeżeli 14 to była liczba wierzchołków, czyli nasze K to jest 3 drugie razy 14, dwójka z 14 się skraca, mamy 7, 3 razy 7 to jest 21 i to jest nasza odpowiedź. Prosta K przechodzi przez punkt A o współrzędnej 4 minus 4 jest prostopadła do osi OX. Prosta K ma równanie. Narysujmy taką prostą w układzie współrzędnych. Mamy oś Y, mamy oś X. Zaznaczmy sobie te osie. Mamy punkt 4 minus 4, czyli raz, 2, 3, 4 na X i minus 4 na Y. Tu jest punkt A o współrzędnych 4 minus 4. No i teraz prosta prostopada do osi OX. To będzie taka prosta. Pada pod kątem prostym na oś X. I teraz kluczowe jest to miejsce, przez które przechodzi. To jest czwórka, bo to jest taka sama współrzędna jak dla punktu A. I równanie prostej, która jest prostopada do osi X, to jest zawsze X równa się liczbie, przez którą przechodzi na osi X, czyli czwórce. X równa się 4, to jest równanie naszej prostej K. No i zobaczmy, teoretycznie nie widać na początku takiej odpowiedzi, ale przyjrzyjmy się odpowiedzi A. Wystarczy, że ja minus 4 przyniosę na drugą stronę, mam X równe 4 i to jest nasza odpowiedź, odpowiedź A. Prosta L jest nachylona do osi OX pod kątem 30 stopni i przecina oś OY w punkcie o współrzędnych 0 i minus pierwiastek z 3, tak jak na rysunku. Prosta L ma równanie. Jeżeli prostą L zapiszemy w postaci kierunkowej, czyli AX plus B, to teraz współczynnik A to jest inaczej tangens kąta alfa, gdzie kąt alfa jest kątem nachylenia, czyli to jest nasze alfa. Czyli nasze A to jest tangens 30 stopni, a tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, odczytujemy to z tablicy, czyli nasze A to pierwiastek z 3 przez 3. Mamy A i teraz czym jest B? B to jest punkt przecięcia osi o Y, czyli to jest minus pierwiastek z 3. Czyli równanie naszej prostej to jest Y równa się A, za A wstawiamy pierwiastek z 3 przez 3, X dodać B, czyli dodać minus pierwiastek z 3, czyli plus minus pierwiastek z 3, czyli po uporządkowaniu pierwiastek z 3 przez 3, X odjąć pierwiastek z 3. Poszukajmy takiej odpowiedzi, pierwiastek z 3 przez 3, X odjąć pierwiastek z 3, jest to odpowiedź A. Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej 3 pierwiastki z 5, objętość tego stożka jest równa. Czyli sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy nasz stożek tworząca, to jest L, to jest jakby ramię tutaj trójkąta. H, no to jest odległość do spodka wysokości, od jakby szczytu naszego stożka. No i H wynosi 6 i potrzebujemy do objętości promienia podstawy. Wzorna objętość to jest 1 trzecia pola podstawy, czyli pi r kwadrat razy H. Czyli u nas to będzie 1 trzecia pi razy promień. Promienia nie znamy. Do kwadratu razy h, czyli razy 6. Jak znaleźć promień? Promień znajdziemy z Pitagorasa. Promień do kwadratu dodać h kwadrat daje l kwadrat. Czyli promień do kwadratu dodać 6 do kwadratu daje nam 3 pierwiastki z 5 do kwadratu. Czyli promień do kwadratu dodać 36 równa się 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 45. 36 przerzucamy na prawą stronę, czyli promień do kwadratu to jest 45 minus 36, czyli 9. Czyli promień to jest pierwiastek z 9, czyli 3. Nasz promień wynosi
3. Zatem podstawiając do wzoru mamy 1 trzecią pi razy promień, czyli 3 do kwadratu razy 6, czyli jest 1 trzecia pi razy 9 razy 6. 9 razy 6 to jest 54. 54 podzielić na 3 pi. 54 trzecie to jest inaczej 18 pi. Odpowiedź B. Średnia arytmetyczna zestawu danych x, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa. Na początku znajdźmy x korzystając ze średniej, czyli dodajemy wszystkie elementy, czyli x dodać. No i tutaj mamy 2 plus 4 to 6, plus 6 to 12, plus 8 to 20, plus 10 30, plus 12 42, plus 14 56. Podzielić na liczbę elementów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementów i to w sumie daje nam 9. Mnożymy przez 8 stronami, czyli x dodać 56 daje nam 9 razy 8, czyli 72. Czyli x to jest 72 minus 56, czyli x to jest 16. 72 odjąć 56 to jest 16. Czyli zobaczmy, tak naprawdę ten x powinien znajdować się na samym końcu. Tutaj powinna być ta 16. Czyli mamy medianę z takiego zestawu danych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. I mediana to jest wyraz środkowy zbioru uporządkowanego. Jeżeli jest parzysta liczba elementów, to bierzemy dwa elementy środkowe, dzielimy je na dwa. My mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem elementów, czyli bierzemy czwarty i piąty element, dodajemy i dzielimy na dwa. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty element to jest 8 i 10. 8 plus 10 podzielić na 2, czyli 18 na 2, czyli 9, odpowiedź B. Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017? Zobaczmy. Najmniejszą liczbą czterocyfrową jest 1000. Później mamy 1001, 1002, 1003 i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia z nich, mniejsza od 2017, to będzie 2016. No i teraz pytanie, ile jest liczb od 1000 do 2016? Częsty błąd, jaki jest popełniany, to od 2016 odejmuje się 1000 i wychodzi 2016. To jest błędna odpowiedź. Zobaczmy, jakbyśmy liczyli od 1 do 2000, od 1001 do 2016, to tutaj już mamy 1016 elementów i jeszcze jest 1000 do tego, czyli będziemy mieli plus 1 tak naprawdę, czyli 1017 elementów. Odpowiedź D. Jeżeli taka metoda na oko jest dla nas wątpliwa, to zróbmy to z ciągu arytmetycznego. To jest pierwszy element ciągu, to jest drugi element, to jest trzeci element, a to będzie nty element, czyli an. I wzór na an to jest a1 dodać w nawiasie n minus 1 różnic, czyli u nas nasze AN, czyli ostatni element, to jest 2016, to się równa A1, czyli 1000, dodać w nawiasie N minus 1 razy nasza różnica, przeskakuje tutaj o 1, czyli dodać 1 wszędzie, czyli razy 1. Czyli mamy 2016, to jest 1000, dodać N minus N jak Natalia, minus 1. 1000 i minus 1 na lewą stronę, czyli 2016, odjąć 1000, i plus 1 równa się n, czyli liczba elementów. 2016 odjąć 1000 to jest 1016, plus 1 to jest 1017 elementów. To jest nasze n. Odpowiedź D. Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo losowania kuli białej jest równe 1 trzeciej. Liczba kul czarnych jest równa. Zobaczmy, mamy pudełko. W tym pudełku mamy 6 kul białych, czyli 6b i n kul czarnych, czyli nc. I teraz tak. Prawdopodobieństwo losowania kuli białej to jest 1 trzecia. Czyli prawdopodobieństwo losowania kuli białej to jest liczba kul białych przez liczbę wszystkich możliwych kul. Czyli u nas liczba kul białych to jest 6, przez liczbę wszystkich kul, a wszystkich kul jest 6 plus n. 6 kul białych i n kul czarnych. I to coś, to prawdopodobieństwo wynosi 1, jest równe 1 trzeciej.
Mnożymy na krzyż 6 razy 3 daje nam 1 razy 6 plus n, czyli 6 plus n. Czyli 18 to jest 6 plus n. 6 na drugą stronę, czyli 18 odjąć 6 to jest n. Czyli nasze n to jest 12, czyli mamy 12 kul czarnych. Liczba kul czarnych jest równa odpowiedź D, 12. Rozwiąż nierówność 2x kwadrat plus x minus 6 mniejsze równo od 0. Wypiszmy sobie współczynniki. Współczynnik a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 2. Współczynnik b to jest to, co przy x, czyli 1. I c to jest wyraz wolny, czyli minus 6. Liczymy sobie deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli 1 do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy minus 6. Czyli nasza delta jest równa 1. Dodać 4 razy 2 to jest 8, 8 razy 6 to jest 48, czyli 49. Następnie pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 49, czyli 7. Liczymy miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli u nas minus b, czyli minus 1, odjąć 7 przez 2a, czyli 2 razy 2, minus 8 przez 4, czyli minus 2, x2 to jest minus b, czyli minus 1 plus 7 przez 2a, czyli przez 2 razy 2, czyli mamy 6 przez 4, czyli 6 czwartych, czyli mamy jedną całą, jedną drugą, 1 i 1 druga. Zaznaczamy sobie na osi. Minus 2 to 1 i 1 druga. Patrzymy na a. A jest większe od 0. Z tego wniosek, że ramiona idą do góry. Rysujemy ramiona funkcji idące do góry. I patrzymy, gdzie funkcja jest mniejsza równa od 0. Ona jest mniejsza równa od 0 tutaj. Czyli w przedziale domkniętym od minus 2 do 1 i 1 drugiej. Czyli x należy od minus 2 do 1 i 1 drugiej. To jest nasza odpowiedź. Rozwiąż równanie x kwadrat minus 6 razy 3x plus 2 równa się 0. W tym zadaniu musimy pierwszy nawias przyrównać do 0 oraz drugi nawias przyrównać do 0. Czyli x kwadrat minus 6 równa się 0, x kwadrat równa się 6. Pierwiastkujemy stronami, czyli x równa się pierwiastkowi z 6 lub x równa się minus pierwiastkowi z 6. I w drugim nawiasie mamy 3x plus 2 równa się 0, czyli 3x równa się minus 2. Dzielimy stronami przez 3, czyli x to są minus 2 trzecie. Czyli mamy trzy rozwiązania. Pierwiastek z 6, minus pierwiastek z 6 i minus 2 trzecie. To jest odpowiedź do zadania. Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność 4x plus 1 przez x większe równe od 4. W tym zadaniu wiemy, że x jest liczbą dodatnią, czyli założenie x większe od 0, czyli już wiemy, że mianownik nie może być 0. Wystarczy, że pomnożymy teraz to równanie przez x. Zobaczmy, wiemy, że x jest dodatnie, czyli znak nierówności się nie zmienia. I mamy wtedy 4x kwadrat dodać 1 większe równo od 4x. 4x na lewą stronę, czyli 4x kwadrat minus 4x plus 1 większe równo od 0. A tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, to jest inaczej 2x minus 1 do kwadratu większe równe od 0. I teraz dowolne wyrażenie w zbiorze liczb rzeczywistych podniesione do kwadratu jest zawsze większe równo od 0, czyli nieujemne, czyli co kończy dowód. Koniec zadania. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB ma 90 stopni, kąt ABC 60. Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta prostego i przeciwprostokątnej ABT od trójkąta. Wykaż, że AD do DB to jest jak 3 do 1. Czyli zobaczmy, sytuacja wygląda mniej więcej następująco. Mamy trójkąt prostokątny ABC, przy wierzchołku C mamy kąt prosty, przy wierzchołku B mamy 60 stopni, mamy poprowadzoną wysokość CD i teza jest taka, że AD do DB jest jak 3 do 1. Na oko być może tak jest, musimy to udowodnić. Jak to udowodnić? Oznaczmy sobie odcinek BD poprzez X. Zauważmy, że trójkąt BDC stanowi połowę trójkąta równobocznego, czyli jeżeli tutaj mam x, to odcinek DC będzie wysokością, czyli to będzie x pierwiastków z 3, a odcinek BC to będzie 2x. Czyli to jest taka sytuacja, że mamy połowę trójkąta równobocznego.
teraz prowadzimy wysokość, tu jest kąt prosty, tutaj sobie daję x, tutaj jest wtedy x pierwiastków z 3, a tutaj mamy 2x. Klasyczny trójkąt. Teraz tak, tu mamy x pierwiastków z 3, tutaj mamy 2x. Teraz zobaczmy, że jeżeli tutaj mam 2x, tu jest 90 stopni, tu jest 60, to tutaj mam 30 stopni. Ja mogę sobie z sinusa obliczyć długość odcinka AB. Oznaczę go przez chwilę jako małe c. Czyli zobaczmy, 2x do c, czyli to do tego, jest sinusem 30 stopni. Czyli 2x do c to jest jedna druga. Mnożymy na krzyż, 4x to jest c, czyli c to są 4x. Mamy długość c, to się równa 4x. I teraz zobaczmy, skoro cały odcinek AB to jest 4x, odcinek BD to jest x, to tutaj ile będziemy mieli? Tutaj będziemy mieli 3x, żeby całość sumowała się do 4. Zatem jest zachowana proporcja, zobaczmy, AD do DA, B, DB jest jak 3x do 1x, a x się skracają, czyli jak 3 do 1, co kończy dowód. Ze zbioru liczb 1, 2, 4, 5, 10 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbą jest liczbą całkowitą. Zacznijmy od ustalenia zbioru omegi, czyli wszystkich możliwych zdarzeń. Losujemy dwa razy ze zwracaniem. Za pierwszym razem mam 1, 2, 3, 4, 5 możliwości. I za drugim razem też mam 5 możliwości, czyli omega nasza wynosi 25. Teraz szukamy takich zdarzeń, że iloraz pierwszej liczby przez drugą jest liczbą całkowitą. To zadanko można zrobić taką tabelką. Metoda tabelką jest dosyć żmudna, ale jest skuteczna. Zobaczmy, tu będzie pierwsze losowanie w kolumnie, a w wierszu będzie drugie losowanie. Co może wypaść w pierwszym losowaniu? Jedynka, dwójka, czwórka, piątka, dziesiątka. Co może wypaść w drugim losowaniu? No to samo, bo to jest losowanie ze zwracaniem, czyli jedynka, dwójka, czwórka, piątka i dziesiątka. Tutaj sobie podzielę tę tabelkę na kolumny i wiersze. Tutaj będzie pierwszy, drugi. No i teraz będziemy po kolei sprawdzali. Czyli chcemy, żeby iloraz pierwszej przez drugą był liczbą całkowitą. No to 1 przez 1 to jest 1, zgadza się. 1 przez 2 to jest 1 druga, to nie jest liczba całkowita. 1 przez 4 to jest 1 czwarta. 1 przez 5 to jest 1 piąta. 1 przez 10 to jest 1 dziesiąta. Później 2 przez 1. Iloraz to jest oczywiście dzielenie. Czyli 2 przez 1, prawda? 2 przez 1 to jest 2, pasuje. 2 przez 2 to jest 1, pasuje. 2 przez 4 to ułamek. 2 przez 5 to ułamek. 2 przez 10 to ułamek. Później czwórka. 4 przez 1 to jest 4. 4 przez 2 to jest 2. 4 przez 4 to jest 1. No a dalej już nie pasuje. 5 przez 1 to jest 5. 5 przez 2 to 2,5 odpada. 5 przez 4 to jest 1 i 1 czwarta. 5 przez 5 pasuje. 5 przez 10 nie pasuje. No i 10. 10 przez 1 to 10. 10 przez 2 to 5. 10 przez 4 to 2,5 odpada. 10 przez 5 to jest 2 i 10 przez 10 to jest 1. Zobaczmy w tabelce, ile jest zdarzeń sprzyjających. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy 12 zdarzeń sprzyjających. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli mamy 12 dwudziestych piątych. To już się nie skraca, to jest odpowiedź. Dany jest ciąg arytmetyczny AN określony dla N większego równego od 1, w którym spełniona jest równość A21 plus A24 plus A27 plus A30 równa się 100. Oblicz sumę A25 plus A26. Zobaczmy tak, tutaj będziemy musieli zastosować wzór ogólny na n raz ciągu, czyli że an to jest a1 dodać n minus 1 różnic, czyli na przykład a25 to będzie a1 dodać 25 dodać 1, czyli 24 różnice. Tak samo a26 to będzie a1 dodać 26 dodać 1, czyli 25 różnic. Czyli suma, którą szukamy, a25 plus a26, to jest inaczej a1
plus 24 dodać A1 plus 25, oczywiście różnic. Czyli w sumie po dodaniu mamy 2A1, dodać 24 i dodać 25, czyli dodać 49 różnic. Tego szukamy. I teraz przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Tutaj mamy podane tak, A21, które zapisujemy jako A1 plus 20 różnic ze wzoru ogólnego, dodać A24, które zapisujemy jako A1 plus 23 różnice, dodać A27, które zapisujemy jako A1 plus 26 różnic i dodać A30, które zapisujemy jako A1 plus 29 różnic i to wszystko jest równe 100. Teraz zobaczmy, A1 plus A1 plus A1 plus A1, czyli 4A1, dodać 20 plus 23 to są 43 różnice, plus 26 to mamy 49, 69 różnic, plus 29 to jest 98 różnic i to wszystko daje nam 100. Dzielimy sobie teraz stronami przez 2 i zobaczmy, mamy 2A1 plus 49 różnic równa się 50 i to jest to, czego szukamy, bo my szukaliśmy właśnie, ile to jest 2A1 plus 49 różnic, bo to jest inna forma zapisu A25 plus A26, czyli ta suma jest równa 50 i to jest odpowiedź. Możemy to jeszcze dopisać, że to jest równe te A25 plus A26. Funkcja kwadratowa f od x równa ax kwadrat plus bx plus c ma dwa miejsca zerowe x1 oraz x2, odpowiednio minus 2 i 6. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt a o współrzędnych 1 i minus 5. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f. Dobrze, zobaczmy, że mamy miejsca zerowe, czyli my możemy sobie funkcję naszą kwadratową zapisać w postaci iloczynowej. Postać iloczynowa to był zapis a w nawiasie x minus x1, w drugim nawiasie x minus x2. To my za x1 i za x2 podstawiamy odpowiednio miejsca zerowe, czyli mamy a w nawiasie x minus minus 2, czyli x plus 2, w drugim nawiasie x minus 6. To jest postać iloczynowa. No i teraz zobaczmy, że my pod tę postać iloczynowo możemy postawić punkt a o współrzędnych 1 i minus 5. Czyli sobie tutaj przypiszę. No i teraz co? Za x a 1, za y a minus 5. Y to jest inaczej f od x, czyli minus 5 to jest a w nawiasie 1 plus 2, w drugim nawiasie 1 odjąć 6. Czyli mamy minus 5 to się równa a w nawiasie 1 plus 2, czyli 3. 1 odjąć 6 to jest minus 5. Dzielimy sobie stronami przez minus 5 i będziemy mieli tutaj 1, to się równa a razy 3, czyli 3a. I dzielimy sobie jeszcze przez 3, czyli 1a to jest 1/3. Czyli zobaczmy, nasza funkcja w postaci iloczynowej to będzie 1/3 x plus 2, w drugim nawiasie x minus 6. My szukamy najmniejszej wartości funkcji. Zobaczmy, mogę zrobić wstępny wykres tej funkcji. Tu jest oś x, tu jest oś y. Miejsca zerowe to odpowiednio minus 2 i odpowiednio 6. Ramiona funkcji idą do góry. Ramiona funkcji idą do góry, ponieważ współczynnik a jest dodatni. No i zobaczmy, że najmniejsza wartość funkcji f jest w wierzchołku. To jest najmniejsza, czytaj najniższa tutaj wartość funkcji, czyli to jest nasze q. Nasze q, jak policzyć q? To jest wartość funkcji dla argumentu p, bo tutaj mamy p, bo wierzchołek ma współrzędne p i q. A ile wynosi p? P jest w połowie drogi między minus 2 a 6, czyli jak go policzyć? Minus 2 plus 6 na 2, czyli dodajemy miejsce zerowe i dzielimy wynik na 2. Minus 2 plus 6 to 4, 4 na 2 to 2, czyli tutaj mamy argument 2. Czyli nasza wartość minimalna, najmniejsza, to jest nasze q, czyli wartość funkcji wierzchołku, czyli to jest wartość dla argumentu p, czyli u nas to jest wartość dla argumentu 2. Podstawiam za x 2 i zobaczymy, co wyjdzie. To będzie 1/3, w nawiasie będziemy mieli 2 plus 2, w drugim nawiasie będziemy mieli 2 minus 6. Czyli to jest 1/3, 2 plus 2 to jest 4,
2 minus 6 to jest minus 4, czyli mamy minus 16 razy 1 trzecia, czyli to jest minus 16 trzecich, czyli minus 5 i 1 trzecia to jest wartość minimalna. Punkt C o współrzędnych 0, 0 jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego ABC, którego wierzchołek A leży na osi OX, a wierzchołek B na osi OY układu współrzędnych. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta opuszczoną z wierzchołka C przecina przeciw prostokątną AB w punkcie D o współrzędnych 3 i 4. Opisz współrzędne wierzchołków A i B tego trójkąta oraz długość przeciw prostokątnej AB. W tym zadaniu na początku policzymy sobie prostą CD, czyli pierwsza rzecz, którą wykonamy, to jest prosta CD. Druga rzecz to jest policzymy prostą prostopadłą przechodzącą przez D, czyli prostopadła przez D. Czyli będziemy mieli równanie prostej AB, czyli to nam wygeneruje prostą AB. A jak będziemy mieli prostą AB, to z automatu znajdziemy sobie punkt A, gdyż to będzie miejsce zerowe tej prostej, i punkt B, gdyż to będzie punkt przecięcia osi OY tej prostej. To do dzieła. Najpierw znajdźmy sobie prostą CD. Jak tego dokonać? Piszemy sobie Y równa się AX plus B. Piszemy sobie Y równa się AX plus B i podstawiamy najpierw punkt D, później punkt C. Punkt D ma współrzędne 3 i 4, czyli 4 to jest A razy 3 plus B. Pod spodem punkt C ma współrzędne 0, 0, czyli wstawiamy 0, to jest A razy 0, czyli 0 plus B. Bierzemy klamrę, podkreślamy, odejmujemy. Czyli 4 odjąć 0 to jest 4, 3A odjąć 0 to jest 3A, B odjąć B się skraca. Czyli nasze A dzielimy stronami przez 3, to będą 4 trzecie. Nasze A to 4 trzecie. Skoro mamy A równe 4 trzecie, bierzemy to 4 trzecie i wstawiamy sobie, a w zasadzie nie musimy nawet wstawić, możemy sobie wstawić tutaj i wyjdzie nam, że B równa się 0, albo od razu tutaj, z tej drugiej linijki mamy, że B równa się 0, gdyż 0 to się równa 0 plus B, czyli B musi być 0. Czyli równanie naszej prostej CD to jest Y równe 4 trzecie X plus 0. Tego zera nie trzeba pisać. Drugi krok, jaki robimy, to liczymy prosto prostopadłą przechodzącą przez punkt D. Prosta prostopadła ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli A będzie odwrotne i przeciwne, czyli liczba odwrotna i przeciwna do 4 trzecich to będą minus 3 czwarte, czyli piszemy Y to jest minus, to są minus 3 czwarte X plus jakieś B. No i teraz co musimy zrobić? Musimy postawić punkt D. Czyli za x podstawiam 3, za y podstawiam 4, czyli 4 to się równa minus 3 czwarte razy 3 plus b, czyli 4 to jest minus 3 razy 3 minus 9 czwartych plus b, minus 9 czwartych na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 4 plus 9 czwartych daje nam b. 9 czwartych to 2 całe 1 czwarta, czyli mamy 6 i 1 czwarta to jest b. Czyli równanie prostej to jest y równe odwrotnie przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli minus 3 czwarte x dodać 6 i 1 czwarta. To jest równanie naszej prostej AB. Ja podpiszę to równanie. Y równe minus 3 czwarte x dodać 6 i 1 czwarta. No i teraz musimy policzyć punkt przecięcia osi x, czyli A, i punkt przecięcia osi y, czyli B. B mamy z automatu, gdyż B to jest drugi współczynnik funkcji liniowej, czyli B ma współrzędne 0 i 6 i 1 czwarta, gdyż wyraz wolny mówi nam o punkcie przecięcia osi Y, tu jest 6 i 1 czwarta. Natomiast jak policzyć miejsce zerowe? Żeby policzyć miejsce zerowe, czyli żeby policzyć A, my wstawiamy za Y 0, czyli mamy 0, to jest minus 3 czwarte x plus 6 i 1 czwarta, minus 3 czwarte na lewą stronę, czyli 3 czwarte x to jest 6 i 1 czwarta, mnożymy razy 4, 3x to jest 6 razy 4, 24 plus 1 czwarta razy 4, czyli plus 1, czyli 25. Dzielimy przez 3, czyli x to jest 25 trzecich, czyli 8 całych
i 1 trzecia. Zobaczmy, czyli tutaj mamy 8 całych, punkt A ma współrzędne 8 i 1 trzecia na x i 0 na y. Czyli naszym zadaniem było obliczenie współrzędnych wierzchołków A i B. Obliczyliśmy 8, 1 trzecia i 0 dla punktu A i B ma współrzędne 0 oraz 6 i 1 czwarta dla punktu B. I teraz długość przeciwprostokątnej AB. Jak ją policzyć z Pitagorasa? Zobaczmy, tutaj mamy 8 i 1 trzecia długości, 8 i 1 trzecią, tutaj będziemy mieli 6 i 1 czwartą. Czyli odcinek AB oznaczmy sobie przez jakiś tam x, chociaż x już był wcześniej, niech tutaj będzie jakieś c. Czyli piszemy sobie 8 i 1 trzecia do kwadratu dodać 6 i 1 czwarta do kwadratu daje nam c do kwadratu. Zamieniamy na ułamek 8 razy 3, 24 plus 1, 25 trzecich do kwadratu dodać. Tutaj mamy 6 i 1 czwarta, czyli 24, 25 czwarte do kwadratu daje nam c kwadrat. Czyli mamy 625 dziewiątych dodać 625 szesnastych daje nam c kwadrat. Wspólny mianownik to tutaj będzie 9 razy 16 weźmy. Czyli tutaj górę i dół przez 16 domnożę. Tutaj górę i dół przez 9. Czyli będziemy mieli wspólny mianownik 9 razy 16, 144. I teraz tak, 625 razy 16 policzymy na kalkulatorze. Z pierwszego licznika wychodzi 10 tysięcy. Dodać 625 razy 9. Wyszło 5625. Czyli mamy w sumie 15625 144, to jest nasze c kwadrat. Pierwiastkujemy stronami, czyli mamy tak, pierwiastek ze 144 to jest 12, a pierwiastek z 15625 to będzie 125, to jest nasze c. C to jest 125 dwunastych lub minus 125 dwunastych, ale wynik ujemny odrzucamy, gdyż długość odcinka nie może być ujemna, czyli C to będzie inaczej 10 całych i 5 dwunastych. 10 całych i 5 dwunastych to jest odpowiedź na długość odcinka AB. Czyli możemy zapisać AB. To jest u nas C na rysunku, czyli 10 i 5 dwunastych. Podstawą grania stosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB ma 90 stopni. Stosunek długości przy prostokątnej AC tego trójkąta do długości przy prostokątnej BC jest równy 4 do 3. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC, a długość odcinka SC jest równa 5. Pole ściany bocznej BFC grania stosłupa jest równe 48. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Po kolei, już tutaj na rysunku sobie wypisałem istotne rzeczy, ponieważ AC do CB jest w stosunku 4 do 3, to tutaj zaznaczyłem 4x, tutaj zaznaczyłem 3x, żeby ująć proporcje. Ponieważ wiemy, że odcinek SC ma długość 5, to też z automatu AS i SB też będą miały długość 5, gdyż środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży na środku przeciwprostokątnej. Czyli tu mam promień i tutaj też mam promień. Wobec tego przeciwprostokątna AB, trójkąta ABC, ma długość 10. No to zacznijmy od znalezienia x. Zobaczmy, że z Pitagorasa możemy to policzyć. 3x kwadrat plus 4x kwadrat daje nam 10 do kwadratu. Czyli zapiszmy 3x kwadrat dodać 4x kwadrat daje nam 10 do kwadratu. Czyli mamy 9x kwadrat plus 16x kwadrat to jest 100. Czyli 25x kwadrat to jest 100. Dzielimy przez 25, czyli x kwadrat to jest 100 25, czyli 4. Czyli nasz x to jest 2 lub x równa się minus 2, ale x nie może być ujemny, gdyż długość boku nie może być ujemna. Wiemy już, że x to 2, zatem
Tutaj odcinek CB ma długość 3 razy 2, czyli 6 jednostek. Odcinek AC ma długość 4 razy 2, czyli 8 jednostek. Skoro CB ma długość 6 i teraz zobaczmy, że pole ściany B, E, F, C wynosi 48, to sobie zapisałem, że 3x razy h, 3x razy h daje nam 48, ale my x już znamy, bo x to 2, czyli 3 razy 2, 6 razy h to jest 48. Dzielimy przez 6, czyli 1h to jest 48 szóstych, czyli 8. H to jest 8. Mając h, możemy obliczyć objętość tego grania stosłupa. Jak tego dokonać? Objętość grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. U nas w polu podstawy jest trójkąt prostokątny. Pole trójkąta prostokątnego to jest iloczyn przy prostokątnych podzielone na 2, czyli 6 razy 8 na 2 i razy nasza wysokość, a nasza wysokość wyszła 8, czyli to wszystko jeszcze razy 8. Mamy 6 razy 8, to jest 48. I my możemy dwójkę z ósemką tutaj skrócić, mamy razy 4. 6 razy 8 to jest 48, razy 4 to będzie 192, 192 jakieś jednostki sześcienne.